będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Filip Stawowy po wygranej na gali Babylon, powiedz, jesteś w ogóle zadowolony z tej walki? Tak, jestem zadowolony z wyniku walki, tak, wygrałem. Plan był tak jak zrobiłem, zmęczyć Marcina w pierwszej rundzie i w drugiej, druga lub trzecia go wykończyć. Oczywiście wiadomo, no nie chciałem przyjąć tyle ciosów, ale myślę, że zasięg Marcina zrobił robotę, no i trochę tych ciosów przyjąłem, nie? No, bardzo mocna walka, jak na co-main event przystało. Rozmawialiśmy tutaj, że ty musisz dać się właśnie wystrzelać rywalowi, a potem dopiero zaatakować. Czy jest coś w tym? Tak, no coś w tym jest, tylko tak jak mówię, no nie miałem zamiaru przyjmować tyle ciosów, ale też no Marcin bardzo dobrze kilka razy mnie skontrował i po prostu no porościnał mnie, nie? Coś cię najbardziej zaskoczyło w zachowaniu rywala? Nie, w sumie nie. Wszystko było mniej więcej tak, jak przewidywaliśmy i tyle. To nie było też z drugiej strony, tak jak tutaj rywal zresztą przychodził, mówił, taka walka na pieszczoty. Tutaj było dużo rzeczywiście mocnych uderzeń, było widać zresztą po twojej twarzy, że to łatwe nie było. Mówi, że rywal cię niczym nie zaskoczył, a to właśnie jak się prezentował, to siła ciosu, te wszystkie jego działania były dla ciebie jakoś zaskakujące? Tak, no był szybszy niż był szybszy w tej pierwszej rundzie niż myśleliśmy. Dlatego właśnie, no tak jak mówię, no trafił mnie tam kilkoma tymi ciosami. Kilkanastoma. I bił bardzo mocno, ale tak naprawdę ani razu nie czułem, żebym był jakoś bardzo podłączony czy coś. Cały czas byłem świadomy tej walki, dlatego po prostu jak była potrzeba, to klinczowałem, chwilę odpoczynku. Także mimo tych ciosów, które przyjmowałem, czułem, że kontroluję walkę. No właśnie, powiedziałeś, że kontrolowałeś tę walkę, czyli z tego akurat jesteś zadowolony. Rozumiem, że to akurat gdzieś tam wprowadzenie kontroli satysfakcjonuje cię, jeśli chodzi o ten pojedynek. Tak. Troszkę co prawda wybiło mi z rytmu uderzenia w tył głowy w klinczu. No, zadał ich dość sporo. Pokazałem raz trochę sędziemu właśnie przez bark. Nie zareagował. Później tam kilka kolejnych dostałem. Słyszałem, jak już powiedział. Rezerwaliśmy klincz, wróciliśmy do klinczu z powrotem, ponownie zaczął uderzać w ten tył głowy. Wiadomo, że to pewnie było nieumyślnie, no ale jednak trochę tam mnie to, że tak powiem, rozbiło i przeszkadzało. No i też raz poczułem palec w lewym oku. Też myślę, że chyba będzie to widoczne na nagraniu, ale dokładnie która ręka to była, nie wiem. No te ciosy swoje ważą, gdzieś liczyłeś, że to się skończy przed czasem? Tak, byłem gotowy na to, że to się skończy przed czasem, ale też byłem gotowy na 3 rundy. No w sumie myślę, że było to widać. Na tle wszystkich rywali, z którymi gdzieś tam walczyłeś, jak byś ocenił Marcina Sieniowskiego? Bardzo, bardzo, bardzo trudno. Myślę, że 8 na 10. W takim razie jakie plany teraz? Teraz chciałbym zawalczyć o pas Babylonu wagi ciężkiej. Myślę, że no, druga walka wygrana po walce z Kevinem, także no, jak widać, nie próżnowałem. Teraz chciałbym pozaleczać kontuzję, troszkę tutaj właśnie w trakcie tych przygotowań, że tak powiem, się nabawiłem. Wiadomo, oczywiście w wywiadach, poważnie o tym nie mówiłem, żeby nie zdradzać. Tak, mam troszkę uszkodzone prawe kolano i lewy łokieć w prawym kolanie, prawdopodobnie ponadrywane więzadła poboczne, dlatego będę musiał to zregenerować i naprawić. No to kiedy byś był gotowy na tą mistrzowską walkę? Troszkę też życie prywatne teraz, że tak powiem, wzięło górę. Na pewno, tak jak powiedziałem, odpoczynek, ale myślę, że pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku byłbym gotowy. Kontuzja nigdy nie jest rzeczą przyjemną, jeśli chodzi o pojedynek. Na ile ty dzisiaj tak czujesz, na ile ty dzisiaj tak oceniasz te twoje urazy, które miałeś w tym pojedynku, wpłynęły na to, jak ty akurat zachowywałeś się w klatce? Tak, troszkę, tak jak powiedziałem, te rozcięcia wpływały gdzieś tutaj, ta krew spływała do oczu. Także prawe oko czułem zalane tą krwią. Też w międzyczasie jeszcze właśnie dostałem ten palec w to oko. Tak mi się wydaje, że ten palec, po prostu coś poczułem wokół. I troszkę to przeszkadzało. Wspomniałeś teraz, że myślisz już o walce o mistrzowski pas, czy w ogóle jakiś zanim jeszcze do tego pojedynku doszło, były rozmowy na ten temat? Nie, znaczy już niby rozmowy były po walce z Tonym Valtonenem, że może właśnie o ten pas i tak dalej.
co do kogo, z kim, nie mam bladego pojęcia. Po prostu chciałbym tą kolejną walkę stoczyć o pas. W tym czasie, jak rozmawiamy, właśnie zakończyła się walka wieczoru. Oglądaliśmy tutaj wspólnie te dwie rundy. Powiedz, jak ty byś podsumował tą walkę, bo widzimy, że jednak skończyła się na pełnym dystansie. Nie widziałem całej pierwszej rundy, widziałem kawałek drugiej. Nie wiem teraz jak trzecia, tu już rozmawiamy, ale z tego co widzę tutaj na monitorze, no to była to bardzo dobra walka. Czyli co, teraz jak mówisz, troszkę ponaprawiania się przyszedł czas, a potem powrót, kiedy ewentualnie byś tak chciał wrócić konkretnie do klatki? Tak jak mówię, myślę, że koniec pierwszego kwartału, może początek drugiego. No troszkę tych kontuzji muszę zaleczyć i tak mówię, też życie prywatne teraz muszę troszkę, że tak powiem, uporządkować i będę gotowy. Dziękuję bardzo, gratuluję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam bardzo. Gratulacje. Dzięki.